Tak, zaimponowałeś raczej. Dobra, dobra. Andrzej, piątka. Reszta. Gorzej. Malwa. Jest dobrze. Słuchajcie, można się umyć. A, tu krokodyle. Ale fajnie. Można płynąć. Oła! Kurwa, pierwszy raz wrzuca, kurwa. Spoko. Nie, ja nie będę. Ała! Ała, tu coś, coś tu tnie, zobacz. Idealnie. Jest dobrze, słuchajcie. Jest dobrze. Dobra. Tak jest, teraz przynajmniej jest gitara. Tak, to prawda. O! Jakie? Patrzcie, no, poczułem sobie jakimiś krzaczorami te paluchy. Muszę to pokazać, uwierzcie. O, znowu? Przecież się wypchnę. Nagram was troszkę. Nie! Nie! Ale super, powiem wam. No tego nie było na plaży. Tego na plaży nie było. Ale super. Andrzej, jak jest? No, Robert się tak ładnie zachował. Wezmę przykład. O, to podjedziemy teraz. Fajnie, nie? Bo czuć jakoś byśmy przebiegli nie wiem ile. A pewnie przebiegliśmy malutko. O, o, ściana. Może teraz założę te rękawiczki. Albo nie. Co? Turo. Jak to nie ma? A dlaczego jej nie ma? Aha, za dużo kontuzji. A co robimy w zamian? Haha, sianko. O Jezu! Uwaga na dziury w tym sianie. To dopiero może zrobić kontuzję, bo ja byłem pewien, że tam jest solidny grunt. Jezus Maria, się trochę zdziwiłem. Kto tak powiedział? A, dobra. Uwaga, bo kupa śmieci ze szkłem. Tak więc ostrożnie. Nie, ale tam też i te syfy.
Chyba tak. Ała, co tu zrobić? Opowiem ci, to trochę nawet takie niebezpieczne bym powiedział. Że nie jest łatwe i nawet bym powiedział takie niebezpieczne. Jeszcze sekundę. No i dobra. Kurde, Malwa, brawo. Dobrze idzie. Słuchajcie, jest gitara. Piąteczki motywacyjne. Właśnie, tak na oko 5 dopiero minęło. Robert, piąteczki. Bum! I truchcikamy. Która? Słuchajcie, pogoń za nami jeszcze nie ruszyła. Jeszcze ich nie widać. Jeszcze mamy spokój. A no właśnie, ten twój trener z crossfitu. A co oni tak jakoś w inną stronę? Aha, to elegancko. No tak, jest worek. Od lewej strony, a worki są gdzie? Co? A, ten. A, że musimy z nim obejść. O Jezus! Chryste, panie! Nie wiedziałem, że pracownicy kopalni węgla mają tak ciężko. Albo soli. Spokojnie! Chodź, ja myślałem, że będzie to lżejsze. To tak w wodzie, pozwól sobie, wiesz, wypłynąć. Ej, dlaczego ja tracę grunt? Kto ma słomkę? Belka po lewej. Tak, belka. Kto ma słomkę? O, jest trzcina do oddychania. Dzięki! Jeszcze raz to zrób, patrzę. O mój Boże. Lepiej było w wodzie. Tak, tak, ja się nie wynurzam. Jest lżej. Słuchajcie, i tak w Afryce mamy, noszą ryż. O dobra, to się wytnie. Jak tam, Malwa? Tak. Uwaga, tam się robi trochę głębiej. Troszkę wiecie, może zaskoczyć was. No ja się starałem przygotować. Ała. O kurde. Właśnie, ciekawe jak temu się te bidony sprawdziły. O, przepraszam, nie chciałem na ciebie. O Jezu, bo mnie wciąga tu jakiś... Wciąga mnie grunt. Ale jest ratownik, dobrze, nic nikomu się nie stanie. Dawaj, dawaj. O, dobrze. Malwa teraz motywuje tutaj. To było dobre. Dobrze jest. Chodźcie, truchcikamy. Jeszcze raz, przepraszam. Tutaj, od razu wchodzicie w głęboką wodę. Dobra. A tam macie już tak, żeby...
No dobra. Dobrze bardzo. Na filmie. No ale definkiem. O tak. Ja tylko żabką i to nie krytą. Niekryta żabka to podstawa. O. Zajebiście. Powiem wam, ile dobry bieg. Uwielbiam pływać. Fajna sprawa. A mówiłem, ma 2,8 na bakę. Właśnie zadał jeszcze rower, zobaczysz. I triatlon. Masz taką fajną plamkę błota na czole. Słuchajcie, czy obiektyw jest zalany mocno? No to idealnie. No żeby coś było widać z tych naszych zmagań. Słuchajcie, no jak takie coś biec i tego nie uwiecznić? No przecież to taka szkoda by była. A tak będzie pamiątka. To ja bym chciał zauważyć, że depozyt jest od takiej rzeczy. No dobra, truchcik, truchcik. Jeszcze nie czas na odpoczynek. Jeszcze nie czas na Bobby Burgery. Ta motywacja. Ja chcę tą pastę. A ja płacę za burgery. A to co? Co? B. Trzeba iść. Aha. To niepotrzebnie mi to powiedziałeś, bo to trzeba. Kurwa. Spokojnie. Nie gijaj się tak. Please, nie gibaj się. To jest wszystko w głowie. Ale miałem kryzys tam na początku, ja pierdzielę. Ale był kryzys. Już mówię, będę jedyną fają, która wpadnie do wody. No, nie, nie, ale na początku było gorzej. No. Jak w momencie, gdy Andrzej powiedział, tam się giba, to mi się tak zatrzymał gibać, mówię, o Jezu, po co on to powiedział? No właśnie, nie byłem nieświadomy. Nie, to chyba jeszcze nie ta ostatnia przeszkoda. No bo ta ściana tak łatwo nie wygląda. A można na tym sporniku? Można przez spornik? No właśnie. O kurde. Tylko jak my cię ciągniemy, chłopie? Malwa? No dawaj, dawaj. Trzeba to przejść. Jak wy tam się trzymacie właśnie, żeby wciągnąć? Kurde. I co, Robert? Weź się, dobra. Podnieś Malwę jeszcze. Czekaj. Właśnie, oddaję jej nogi. Super. My, że przy tym. Dobra, to jest dobry pomysł. Nie, to już chyba powinno być dobrze. Czekaj. Kurde, Robert, to miło było. Do zobaczenia. Chłopcy mi do ręki. Poczekaj. Tylko właśnie nie wiem, jak się tutaj trzymać. Ja tym, że... Chyba tak. O właśnie, jeszcze mam jednego. Czekaj, aha. Bo te rękawiczki, tylko żebyś mnie, kurde, nie ściągnął.
Nie, to jednak podsadzanie to podstawa, nie powiem wam. Wciąganie to jest w ogóle nierealne. Dobra, teraz wchodzi. I teraz malwa. Wydaje mi się, że powinnaś rękoma o maksymalnie się opuścić i się puścić, bo wtedy już będzie blisko. Idź pierwszy, Robcio. Uważaj na ten, dobra. To się przytrzymałem. Kurde, właśnie, nie pomogliśmy. Ej, piąteczki. Kurde, to było ciężkie, bo te ściany są masakryczne. W sumie to byliśmy trochę niekulturalni. Może się cofniemy, tylko teraz wejść tam, to też jest problem. Kurde. Pomożemy mu, na następne przeszkodzie. To nie jest dobrze biegowy, więc wiesz. O, dawaj, idziemy. Andrzej pomógł. To do, przebieg na drugą stronę, bardzo mądrze. Co tu się robi? Ale chwilę, to jest dla pani? To jest dla pań? Nie, to jest dla panu, nie oznakowa. I do kiedy przerzucamy? Aha, że w to i w to, tak? I to jest tak, że w jedną stronę i w drugą, tak? No to dobrze. No właśnie nie wiem, że będziemy do końca już z tym latać. Dobra, dzięki. A co ty, ile jeszcze? Dobra, dzięki. No wiem, no dźwiganie, bo to z nóg koniecznie. Co to? No właśnie, ja myślałem, że taki spacer z tym. Tak jak Pudzian. Dobra, słuchajcie, znowu ulubione, woda. Tylko ja nie wiem gdzie. Tam? Chyba tam w lewo, nie? No chyba tak. Uwaga! Jakiś korzeń trzeba uważać. Dobra. Widzów. Tak jest. Wietnam. Ale tu śmierdzi. Niepewny. Jakieś korzenie, uwaga. I śmierdzi. Śmierdzi jak. Słuchaj, lepiej niż stopę, niż ptaszka. Przynajmniej wychodzę z takiego założenia. Niech już coś ma podgryzać, to niech stopę podgryza. Znaczy jak było 30 stopni, to byśmy nie wychodzili z wody. Nie, to było gorąco. Aha.